Cześć wszystkim, witam na kanale Pop Świadomość. W dzisiejszym odcinku będziemy robić kolejny unboxing. A jaki to będzie unboxing? Jest to unboxing paczki od Magical Suitcase, ale ale wieje. Jest to paczka idealna dla każdej zimiary, dlatego też i dla mnie. Kocham zimę bardzo mocno i już nie mogę się doczekać, co Paulina tym razem wymyśliła w tym boksie. Ale zapomniałam o jednej rzeczy. Dosyć istotne, jeżeli chodzi o zimiary. Czekajcie. Od razu lepiej, jestem gotowa na otwieranie paki. No to co, zaczynajmy. Super, że jest właśnie to opakowanie, gdzie tak łatwo się otwiera. Mamy tutaj wrota do naszej paczki. Ale takiego pudełka jeszcze od Magical nie miałam. Sorry, musiałam zmienić światło, bo coś nie grało mi. Ale otwieramy. Przede wszystkim ten kolor jest super. I Paulina mówiła, że jest tutaj więcej niż 10 rzeczy, także w ogóle jestem mega podjarana. Będzie tutaj, z tego co się orientuję, trochę świeczek i trochę herbat chyba, albo kaw, albo czegoś takiego. I będzie jedna książka. Także to jest fajne. Tu mamy cheat sheet, więc go odkładam na bok. I wyjmuję pierwszą paczkę. Zawiniątko z zielonym tym. Co my tu mamy? Świeczkę, zimowy spacer i to jest sos na drewno, leśne owoce. Ma bardzo ładną grafikę. Nie wiem, czy się wyostrzyło, bo ostatnio na dunowym boksie trochę miałam problem z ostrością. Bardzo fajny zapach. Ma w ogóle brokat w środku. Czuć tą sosnę dosyć. Ale właśnie coś jeszcze takiego, coś takiego jeszcze specjalnego, ale z żadnym owocem mi się nie kojarzy, to na pewno. Ale taka orzeźwiająca, to jest bardzo fajne w tym wszystkim. Sobie przesunę na bok. Dobra, mamy czekoladowe love. Czekoladowe love. Bardzo ładną ma etykietę i to jest belgijska czekolada mleczna. I to są kawałki. Chwilę podważę, bo już wiem, że nie jest aż tak trudno otworzyć. To są naprawdę kawałki czekolady. Oh my god, kawałki czekolady. Potwierdzone info. Bardzo dobra. Dobra. Od razu widziałam cukier krzepi. To jest cukier o smaku korzennym z pomarańczami. Look at this. Z takim czymś się nie spotkałam jeszcze. Jestem bardzo zaintrygowana, nie powiem, że nie. Dobra, kolejna rzecz. Wow, olejek do kominka. Przecute. Bardzo mi się podoba. Ma w ogóle taki kolor jak atrament, więc no, intrygujące. Zaraz zobaczymy, jaki ma zapach. To jest taki... To jest taki zapach... jakby trochę pierników. Taki korzenny. A jednocześnie taki... coś tu jeszcze jest takiego, ale jest super, naprawdę mega. I no... ja nie mam w sumie kominka takiego, żeby można było palić z olejkiem. Ale może coś ogarnę. Dobra, i od razu też widzę tutaj właśnie książkę, o której wam mówiłam, to jest Zimowanie. Książka od Katrin May. I z tego co wiem, to jest właśnie taka książka trochę poradnikowa. Tu macie moc odpoczynku i wyciszenia, kiedy wszystko idzie nie tak. I to jest taka książka, która naprawdę mi się przyda. I no już jestem podekscytowana mega, żeby ją sobie przeczytać. To jest no trochę takie... poradnikowe. Tutaj mamy na przykład... to w ogóle mamy podzielone na miesiące, więc w ogóle fajnie. I no, jak się przygotowywać na dane porę, nie roku, tylko na dany miesiąc. Także bardzo fajna rzecz. Dobra, biorę kolejną rzecz, bo sobie największe pudełko zostawiam na koniec. Dobra, to już nie chcę tak... To jest kominek! I to w kształcie skarpety, albo jakiegoś takiego buta.
Mega, to jest naprawdę, wygląda fantastycznie. Ja nie mam takich rzeczy, więc w ogóle to jest super, że coś takiego się znalazło w tym boksie. Naprawdę mega. Nie wiem, czy widzicie dobrze kolor, bo mam wrażenie na podglądzie, że jest bardziej biały niż błękitny, a to jest taki właśnie błękitno-brązowy, nie brązowy, tylko szary kolor, więc w ogóle super. I ma takie gwiazdeczki, w ogóle piękna zdoby jakby na bucie. No mega, naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Co my tu mamy dalej? Tu myślę, że będzie kolejna świeczka. iFuxu trochę. No i mamy to. I to jeszcze z lakiem. Wiem, że Paulina dużo lakowała właśnie i przez to troszeczkę się opóźniły boksy. Ale mamy tutaj tak. Bitwa na śnieżki. Śnieg, ciepły szalik i wełna. O. Próbowałam, ok? Chciałam zobaczyć, czy się da wytrzymać. W ogóle nie wiem, dlaczego to jest tutaj, ale no. Ładny lak, anyways. Bardzo fajny zapach. W środku też jest brokacik. Tak wygląda tutaj w ogóle etykietka. Bardzo ładny zapach. Taki perfum, taki perfum, ale taki jakby słodki. Taki słodkawy, bym powiedziała. Bardzo też fajny. Dobra, mamy tutaj kolejny boks. Znaczy no, boks. No, kolejny boks w sumie. I to jest wieje świeczka, grzane wino, goździki i pomarańcze. To już właśnie czuję, że będzie bardzo fajne. Po pierwsze zobaczcie ładną etykietę, po drugie czapuncia. No i ten zapach to jakby totalnie mój zapach. O, i mamy goździki na górze razem z... O Jezu, jak to się nazywa? Z brokatem. Przed chwilą mówiłam o brokacie i zapomniałam już. Bardzo ładny zapach. Ale szczerze mówiąc, bardziej właśnie czuję te goździki, cynamon niż grzane wino. Ale fajne, bardzo mi się podoba. To jest też taki, co myślę, że będzie często u mnie gościł. Mamy tutaj przepiękny przepis na grzane wino. Przepięknie zrobiony. I naprawdę super. Ja ogółem wiem, jak zrobić grzane wino, ale chętnie tutaj wykorzystam, bo tutaj też właśnie jest, żeby wykorzystać ten cukier, który mamy w pudełku, więc no jestem, już podekscytowana, bo moje jest bardzo dobre, ale wiadomo, zawsze można zrobić lepsze. No i na sam koniec największe opakowanie. O nie, jeszcze chwila! Ojej! Ale fajny! Lizaczek w kształcie choinki. Dobra, i teraz największe pudełko. Zaintrygowana się mocno czuję. Czuję, że może to być coś na grzane wina. Okej. What's that? Oh my god. That's quite interesting though. To wygląda jak do fundi. Czy to jest do fundi? Że to jest takie do właśnie robienia fondue i dlatego może być właśnie ta czekolada belgijska, żeby ją rozpuścić na przykład, ale chyba tak, chyba właśnie to jest to. Patrzcie, ojej, zahaczyły mi się włosy. Tak, tutaj mamy, żeby dać świeczkę w miejsce, żeby ona podgrzewała. Tutaj mamy jakby miskę, żeby dać czekoladę czy dać ser, a tutaj mamy pokrywkę, żeby to trochę zakryć. Tutaj są specjalne takie wyżłobienia, żeby dać widelce. Czy takie, są specjalne takie widelce do tego. Ja takie mam, bo kiedyś właśnie mieliśmy maszynę do fondue. Ale teraz zaraz zobaczę, czy to jest to, bo no, trzeba wrzeć cheat sheet. Ho, ho, ho! Marzną nosy, marzną uszy. Biegniemy do Was z cieplutkim pudełkiem. Co w nim znajdziecie? Książka Zimowanie. Checked. Ekologiczna świeca z pomponikiem. Of course. Przepis na grzańca jest pyszny cukier, bo cukier krzepi. Też piękny kominek zapachowy. Zimowy olejek do kominka. Jest zestaw do czekoladowego. Aha, czyli tak, zestaw do czekoladowego fondue i oczywiście czekolada. Jaka czekolada? Aha, że nie. Aha, że to jest zestaw do czekoladowego fondue i to jest czekolada, bez sensu, no. Świeczka Bitwa na Śnieżki. Jest maleńka, ale urocza świeczuszka. I coś słodkiego. Mamy! Więc cały boks jest już
tutaj ze mną. I co? Bardzo mi się podoba. Jest taki fajny, pozytywny, malutki, ale jest taki bardzo ze smakiem. Jestem ciekawa mega tej książki, czy mi pomoże, czy nie. Poza tym już nie mogę się doczekać, żeby użyć Fonti czekoladowego. Myślę, że święta są idealną okazją, żeby to zrobić i wykorzystać właśnie tą bardzo dobrą czekoladę. Jakieś owocki sobie pomoczyć. Więc ogólnie jestem bardzo ciekawa, no i grzane wino też jestem ciekawa, jak smakuje. No i jestem ciekawa, żeby wykorzystać ten kominek razem z olejkiem. Naprawdę super fajny box, bardzo mi się podoba. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, która rzecz najbardziej Wam się podobała w boxie. I pamiętajcie o tym, że jeżeli podobają Wam się boxy, które otwieram od Magical Suitcase, to macie minus 8% do zamówienia do boxa na kod popkultura, więc koniecznie używajcie, bo właśnie po to jest, żeby go używać. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że już jesteście w świątecznym moodzie, że Wasze święta są cudowne. Wesołych świąt Wam życzę, chociaż właściwie kiedy ten odcinek jest wypuszczony, to już jest drugi dzień świąt. Więc mam nadzieję, że będzie to spokojny dzień. Mam nadzieję, że święta Wam się udały, że prezenty były takie, jak sobie wymarzyliście. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!